Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, z Bożego rozkazu zwracam się do Was. Obchodziliście Wielki Tydzień i Święto Bożego Miłosierdzia i składaliście ofiary z powodu konieczności tego, żeby wszyscy byli pełni miłości i spełniali Boże prawo. Teraz jest bardzo ważne, żebyście modlili się za tych, którzy znajdują się w okresie nawrócenia. Z miłości wynika, ile człowiek potrzebuje, by być lepszym i wciąż postępować naprzód. Mówię Wam o miłości na podobieństwo naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, wielkie i poważne walki ogarniają całą ziemię, tak jak powietrze, gdy zapowiada burzę. Bądźcie ludźmi modlitwy, trwającymi w adoracji naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Przyjmujcie ciało i krew naszego Króla i wychwalajcie naszą Królową i Matkę, Najświętszą Dziewicę Maryję. Nie wypierajcie się jej, noście ją w sercu. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, musicie wiedzieć, że Antychryst przechodzi przez miejsca, o których najmniej byście pomyśleli. Lękacie się Go. Znacie Jego władzę nad ludzkością i oczekujecie, aż ukaże się publicznie. To cień, który przynosi człowiekowi mrok, to pokusa. Dlatego jest mu okazywane posłuszeństwo. Niczym chytry gad bierze w posiadanie to, czego chce. A iluż antychrystów już przeszło przez ziemię? A iluż antychrystów istnieje w tej chwili w Tobie samym, w Twoim źle używanym ego, w Twojej pysze, w Twoim otoczeniu. Jednakże ukaże się publicznie ten prawdziwy antychryst. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, gospodarka traci równowagę, a następnie ludzkość wpada w panikę. Metal zostanie przetopiony, a papier zostanie spalony, aby niektórzy mogli rozszerzyć swą władzę, wszczepiając ludziom to, co zostało zapowiedziane – znak bestii, a większość krajów przyjmuje nową walutę. Przejdziecie przez oczyszczenia, lecz nasz Król ochrania swoich i pomnaża ich wiarę. Niech was nie przeraża ten, kto was prześladuje, ani ten, kto obrzuca was oszczerstwami. Gdyby tak nie było, wówczas owszem, musielibyście się niepokoić. Chrystus króluje już teraz w sercach swoich wiernych. Jest nadzieją, wiarą, miłością, schronieniem i bezpieczeństwem dla swoich dzieci. Dzieci Boga są źrenicą Jego oka i troszczy się o was z wieczną miłością. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, błogosławię was, święty Michał, Archanioł. Komentarz Luz de Maria. Bracia, przygotujmy się. Bądźmy wierni naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi, nie zapominając o naszej Królowej i Matce, ani o świętym Michale Archaniele i jego legionach niebieskich. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod jej stopami zmiażdży Antychrysta, a wraz z nią dokona tego anioł pokoju. Święty Michał Archanioł, 28 października 2011. Ludzkość czeka na człowieka, który powie: to ja jestem antychrystem, i który ogłosi samego siebie jako antychryst.
Oczekujecie, że ukaże się czyniąc cuda. Jednakże On już czyni cuda, powoli, stopniowo, poprzez wszelkie nowoczesne środki, jak technologia, źle wykorzystywana nauka, energia nuklearna, plany zniszczenia tej planety i zmieniania ludzkiej biologii. Użył potężnych rządów, by stworzyć swoje sieci i strategie, by manipulować masami, przybliżając je coraz bardziej ku wojnie. Jego największym ukazaniem się było wykonanie jego planu, by usunąć mnie z każdego miejsca i zamknąć moje świątynie. Następną strategią będzie zamknięcie moich sanktuariów i miejsc objawień mojej Najświętszej Matki. Nasz Pan Jezus Chrystus, 21 października 2011. Widzę tak wielu ludzi, jak biegną za Antychrystem, nie znając naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Nieświadomi, że nasz Król i Pan Jezus Chrystus czynił cuda, ale nie robił szumu wokół tego, lecz wręcz przeciwnie, pospiesznie się oddalał. Tym, co odróżni od Niego Antychrysta, będzie to, że On będzie zapowiadał tak zwane cuda, które będzie czynił. Dobrze wiecie, że nie będą to cuda, lecz dzieła zła. Z pomocą demonów będzie sprawiał wrażenie, jakoby wskrzeszał zmarłego. Stąd jest pilnie konieczne, żebyście poznali naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa bezpośrednio z Pisma Świętego. W ten sposób Go rozpoznacie i nie dacie się zwieść. Święty Michał Archanioł, 10 listopad 2022. Bracia, miejmy pewność w Bożym Słowie. Powiedziałem wam te rzeczy, żebyście mieli pokój we mnie. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Jam zwyciężył świat. Amen.